używają do takiego plany. No, oczywiście mamy. Taką podstawowym takim narzędziem powinna być polska dyplomacja. Jak się zachowywała polska dyplomacja w tej materii? No przypomnę, za urzędowania byłego ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego została wydana książka Inferno of Choices, Piekło Wyborów. Książka, która szkaluje naród polski. I to ta książka, no jak on ma żonę Żydówkę, no to przecież... przez placówki dyplomatyczne. Tak, oczywiście. No już tutaj nie będę cytował, bo nie wypada w tym studiu, co jak Radosław Sikorski w ślad za, zdaje się, Kamilem Durczokiem nie dać się sobą pamiętać. I już na ziemiach Polski, wydalić z Polski. Bandy pijanych polskich, no już tutaj pomińmy tę obelgę, paliły żywcem Żydów. No i taki człowiek był ministrem spraw zagranicznych. I wcale nie jest wykluczone, że gdyby pojawił się na scenie politycznej znowu jakiś odsetek, znaczący odsetek Polaków by za nim zagłosował. A więc róbmy najpierw rachunek sumienia tu u siebie. I Polska niestety jest jednym z tych obszarów w skali świata, skąd płyną najbardziej może nawet zjadliwe nuty propagandy antypolskiej. Także w tych stosunkach skomplikowanych polsko-żydowskich. Jeśli tego nie załatwimy u siebie, no to nie miejmy pretensji do świata. A poza tym też jednak musimy mieć tutaj na uwadze, że powiedzmy sobie ten nurt antypolski, on jednak nie obejmuje całej społeczności. Nie wiem, czy Chińczycy przejmują się tym, co się wypisuje na temat Polaków i Polski, dlatego że mają to kupieckie podejście do tej kwestii, więc nie przesadzajmy. Jest oczywiście pewien nurt medialny, który podejmuje taką nutę antypolską, ale nie można mówić, że to obejmuje cały świat i całość czasem upływa mediów. A jeszcze to ta niechęć do Ameryki, czy ona jest uwarunkowana? Znowu tutaj... Ostrożnie USA, raczej. Nie, powiem tak. Geopolityka skazuje nas na sojusz i współdziałanie. I tego no, nie da się po prostu. Możemy popełnić błędy tutaj w tym współdziałaniu, ale tak problem ten się rysuje. Czy rzeczywiście Stany Zjednoczone, bo często tak się prezentuje ten problem, zamierzają rozpocząć wojnę z Rosją? Gdyby zamierzały, to już dawno by to zrobiły. Wtedy, kiedy miały, był taki element na początku, moment na początku lat 90., gdzie, jak się wydaje, Amerykanie mieli możliwość zadania pierwszego uderzenia bez ryzyka kontruderzenia rosyjskiego, ale tego nie wykorzystano, bo prawdopodobnie nie chciano tego wykorzystać. Cóż mogłoby przynieść Stanom Zjednoczonym wojna z Rosją? No to samo, co Rosji wojna ze Stanami Zjednoczonymi. Mianowicie, że zwycięzcą zostaną Chiny. Taka jest logika tej mapy geopolitycznej świata. Ja tutaj mówiłem, że wyraźna jest niechęć obecnej administracji, czy obecnego prezydenta Trumpa do wojny z Iranem. No więc tym bardziej nie chodziłoby tutaj o wojnę z Rosją. Oczywiście tutaj też trzeba sobie zdawać sprawę, że koła rosyjskie uderzają w taką właśnie nutę, że oto Stany Zjednoczone szykują się do rozprawy z Rosją, do rozprawy militarnej, no ale jednak sytuacja nie jest tak oczywista. To jest problem zachowania równowagi światowej. I powiem tutaj tak. Tak, religia ucierpi, bo tak, ci nie będą ze sobą walczyć, bo to nie ma sensu, ale religia ucierpi. Religia będzie zniszczona. I tak już nikt nic nie wierzy. Boga Jahwe, Biblię geopolityczną czarną dziurę, która powstałaby po ewentualnym rozpadzie Rosji.
Jest to bardzo niepokojące pytanie. Z punktu widzenia Zachodu jako całości i Stanów Zjednoczonych również. Ale żeby uspokoić, bo przejdziemy za dwie godziny do dalszej tutaj debaty, naszej dyskusji z słuchaczami, to co powiedział doradca prezydenta Trumpa, pan Giuliani, że Ameryka jest wspaniałym, potężnym krajem, dobrze się rozwijającym, mającym cele przeróżne, ale też i siłę obronną. I tak chciał powiedzieć, jeżeli ktoś chce zacząć z nami, no to tak, nie spróbuje, nie? Tak, oczywiście. Popatrzmy, jaki to jest inny głos, nie? Że... Tak, oczywiście i tutaj należy pogratulować panu Giulianiemu, tak, optymizmu, może także i realizmu, ale nie zapominajmy o tym, że nic nie jest wieczne. Nic nie jest wieczne, a chciałbym tutaj powiedzieć o jednej rzeczy. Zapomniana została książka, która ukazała się w końcu lat 90. Łukasz Sikorski napisał książkę. Właśnie, to Sikorski napisał. Zwłaszcza jeden jest znamienity, mianowicie Kaspar Weinberger, sekretarz obrony w czasach Ronalda Reagana. Drugim autorem jest dziennikarz amerykański, nazwiskiem bodajże Schwartz. Może przekręciłem to nazwisko, ale trzecie nazwisko jest również znakomite, mianowicie wstęp do tej książki napisała pani Margaret Thatcher. Wtedy już była premier Wielkiej Brytanii. Książka dotyczy III wojny światowej. Trzecia wojna światowa zaczyna się na Dalekim Wschodzie, Korea Północna, potem Chiny się włączają. Potem ster ujmuje silny przywódca na Kremlu, wywodzący się ze służb specjalnych. Jeszcze nie było mowy o Putinie wówczas, kiedy pisali tę książkę. I Stany Zjednoczone przegrywają tę wojnę. Dlaczego? Dlatego, że w arsenale owego silnego przywódcy na Kremlu jest nowy rodzaj broni, wobec którego Amerykanie są bezsilni. Jeśli popatrzymy na historię wojskowości, to mamy takie etapy przemienności. Raz środki ofensywne wyraźnie decydują. Raz hybrydowe. Tak, raz defensywne, prawda? No, w chwili obecnej mamy, tak, mamy tutaj przewagę tych środków ofensywnych. Nie ma skutecznej obrony przeciwko broni atomowej, ale czy tak zawsze będzie, jak będzie w następnym etapie. Ktoś dopowiadał, że a czwarta wojna będzie już na kamienie i na otóż to, na otóż to. Tak, tak. Tak to tak wyglądało. Ale tak nie będziemy kończyć, panie profesorze. Czyli tak kończymy, ale będziemy dalej kontynuować. Bardzo ciekawy temat. Polska na mapie geopolitycznej świata. Teraz świat patrzy na Polskę, tak nam się wydaje. Co się dzieje w Warszawie, Warszawa, a Bliski Wschód i tak dalej, i tak dalej. Więc to będzie kontynuacja. Zapraszamy bardzo gorąco o 21.30. Ja dziękuję za telefony od państwa i dziękuję panu profesorowi za pierwszą część. Do zobaczenia. Dziękuję. Dziękujemy, Bóg zapłać. Ogłoszenie tegorocznego laureata Nagrody Tygodnika Rodzin Katolickich Źródło, której patronuje czcigodny sługa Boży Jerzy Ciesielski, ojciec rodziny. Chociaż oficjalne ogłoszenie laureata na rok 2019 nastąpi dopiero w piątek, to na podstawie lektury najnowszego numeru Źródła wiemy, iż zostanie nim profesor Bogdan Hazan. Msza Święta z intencją o rychłą beatyfikację patrona nagrody czcigodnego sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego oraz w intencji tegorocznego laureata będzie sprawowana w Bazylice Świętego Floriana w Krakowie przy ulicy Warszawskiej 1. Organizatorzy wraz z tą informacją przekazują serdeczne zaproszenie do uczestniczenia w tej mszy świętej, której będzie przewodniczyć i Słowo Boże wygłosi ksiądz profesor Jan Machniak. Początek mszy świętej w piątek 15 lutego o godzinie 13.30.
Radio Maryja Katolicki Głos w Naszych Domach. Minęła godzina 19.30. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam wszystkich najmłodszych słuchaczy Radia Maryja, kochane dzieci. Zapraszam Was na program specjalnie przygotowany dla Was. Po tym programie nasze wspólne wieczorne modlitwy. Bądźcie razem z nami. Czytajmy razem Anioła Stróża. Złowiony ratownik. Wątpię, czy zgadniesz, w jakiej bajce jestem od tygodnia zakochana. Podpowiadam, że w dziewczyńskiej. No, może w bajce o dziewczynce z zapałkami? W tej też byłam zakochana, ale bardzo dawno temu, bo na Boże Narodzenie. No, pomyśl, w jakiej bajce może być zakochana prawdziwa dziewczynka, jeśli nie w... No? Małej syrence pana Jana Andersena. Aha! To jest bajka w sam raz dla dziewczynek, bo można się w nią wczuwać, wzdychać i wzruszać. Ja to się nawet już 5 razy przy niej poryczałam. Ojejku! Ale wy, chłopaki, to się na tym nie znacie, bo macie twarde serce i suche oczy. Jesteście jak ten książę z tej bajki. Ale ty chyba lubisz małego księcia. No małego, tak. Ale z innej bajki. Mm-hmm. Ale nie tamtego z bajki o syrence. Bo po co ta syrenka w ogóle go ratowała z tonącego statku? Żeby się w nim zakochać? Żeby w zamian za nogi, zamiast płetwy, oddać swój głos i nie móc mu nawet powiedzieć słówka o tym, jak ona go kocha? Kochająca niemowa. Przesmutne. Ale jakie rzewne. I za to ją kocham. Oj, tylko za to? No nie tylko. No. Mamy coś podobnego. Oho. Ona mała i ja mała. Ona nucąca, a ja śpiewająca. Ona tęskniąca i kochająca, i ja też. Choć nie wiem jeszcze za kim i kogo. Może gdyby się zdarzył jakiś książę o rok starszy ode mnie, to może bym go nauczyła kochać mnie, Pana Boga i cały świat. Ale jeśli go nie ma, to tylko wzdycham nad bajką i wzruszam się sercem i losem syrenki. Takie serca to są tylko w bajkach. Nie tylko, bo wiesz, coś i kogoś mi ta bajka przypomina. Coś i kogoś podobnego? A czy jest tam coś wzruszającego i rzewnego, takiego w sam raz dla dziewczynek? To jest o chłopaku, ale także o dziewczynce, którą uratował, ale która mu złowiła jego serce. Nie do wiary. No. To ty też znasz takie opowieści? Takie o zakochaniu i serdecznie wzruszające? Myślałam, że tylko pobożne i pouczające. Mam takie, siakie i owakie, do wyboru i do koloru. A w tej opowieści jest wszystkiego po trochu, bo i o morzu, o małej topielicy, o ratowniku i o sercach tęskniących i kochających też. To ekstra. Takiego czegoś się słucha nie tylko słuchem, ale i sercem, i duchem. Prawie w każdym chłopcu kryje się łowca. Może nie łowca tygrysów czy wielorybów, ale choćby mały rybak. No choćby w Piotrku z Ustki, który wypływał z tatą wcześnie rano łodzią, by łowić ryby. Marzył, że kiedyś będzie łowił rekiny i ośmiornice. Miał już nawet harpun, którym zamierzał kiedyś trafić rekina ludojada w samo serce. Właśnie płynął z tatą z połowu, gdy nagle zobaczył kogoś we mgle. Syrenka! Krzyknął. Ale to
była syrenka z baśni Andersena, tylko jakaś dziewczynka, którą fale poniosły na materacu daleko od brzegu. Była sina z zimna i chyba nieprzytomna. Nagle fala zakołysała materacem i mała zsunęła się do wody. Piotrek skoczył za nią i zaraz wypłynął, podając małą tacie w łodzi. Za chwilę otulał ją swetrem taty i poił herbatą z termosu. Dowiedział się od niej tylko, że ma na imię Andrea i nic nie pamięta. Szukali potem jej rodziców, ale nie znaleźli. Piotrek uwielbiał Andzię tak, że rybacy mówili: Andzia złowiła serce Piotrka. Piotrek wstydził się trochę, że tak ją pokochał. Odtąd marzył, że będzie ratownikiem poszukującym i wyławiającym rozbitków. Andzia mówiła wtedy, że ona wtedy będzie się modliła na brzegu, żeby on sam nie utonął, innych ratując. Kiedy Piotrek miał 19 lat i uratował już kilkoro tonących, spotkał kiedyś księdza. A ten mu powiedział: to cudownie, Piotrze, że ratujesz tonących, ale jest wielu takich, którym trzeba ratować dusze tonące w morzu grzechów. Ja nawet nie umiem pływać, tylko w konfesjonale wyławiam z Panem Jezusem tych rozbitków. To trochę trudniejsze. Trudniejsze? Pomyślał Piotrek. Ja, syn rybaka, nie boję się morza ani trudów. Zostanę księdzem. I został. Siedzi teraz godzinami w konfesjonale i czuje czasem, jakby ciągnął do brzegu sieci pełne wyłowionych z morza ludzi. A Andrea jest ukrytą zakonnicą. Modli się, żeby żaden rozbitek, którego ksiądz Piotr ratuje, nie utonął. Ot, Pan Jezus nam złowił dzieciaki, mówi czasem do żony ich tato rybak. No, prawie jak w bajce. A, widzisz. Ten Piotrek to miał serce na swoim miejscu i nie wstydził się, jak inni chłopcy, pokochać tej Andrei. Choć potem nie było wcale ślubu, wesela i... No i że żyli długo i szczęśliwie. Ale oni nadal żyją pięknie i szczęśliwie. I jeszcze pobożnie. Ale tej Andrei musi być do twarzy w habicie zakonnicy. Pewnie podobna jest w nim nieco do Matki Boskiej. Ale nie powiesz mi, że ona nie tęskni czasem za Piotrkiem w tym swoim ukryciu? A, ale ich dwa serca Pan Jezus ma w swojej jednej ręce. U ciebie to zawsze musi być tak trochę niebiańsko i trochę anielsko. No, ale niech tak będzie. Nawet się wzruszyła. O, widzę. Dwie błękitne łezki pobiegły ci po twarzy. No cóż, każdej dziewczynie to się czasem zdarzy. Bo wiesz, mnie też kiedyś ksiądz uratował. Oho. Ale nie w konfesjonale, tylko na jeziorze. Już wtedy miałam coś z bajkowej syrenki. I gdy ona bardzo chciała zobaczyć cuda świata nadwodnego, to ja zanurkowałam, żeby oglądać cuda świata podwodnego. Nie wiem, może myślałam, że napotkam jakieś podwodne bajkowe królestwo. I pod tą wodą mi się wszystko pomieszało. Nie wiedziałam, gdzie jest niebo, a gdzie dno. Gdzie trzciny, a gdzie wodorosty, w które się zaplątałam. I ktoś zanurkował, wyciągnął mnie z wody i... No? Znów poczułam w sobie duszę. A... To był ksiądz. Też o imieniu Piotr. Może to ten sam, co w twojej opowieści. Powiedz... To czy ja też jestem złowiona jak on i Andrea? To się jeszcze okaże, bo musisz doczekać lat 18. Może wtedy napiszesz nową, nie bajkę,
ale opowieść prawdziwą, jak Jezusowa dobra nowina. Co pozdrawiam najmłodszych słuchaczy Radia Maryja. Dziękujemy redakcji Anioła Stróża za przygotowanie dzisiejszej audycji, a przed nami nasza wspólna wieczorna modlitwa, do której Was bardzo gorąco zapraszam i zachęcam. Numer telefonu dla dzieci z Polski Północnej 56 655 2355, dla Polski Południowej 56 655 2356. Proszę Państwa, telefonie... przygadał kocioł garnkowi, no ale rzeczywiście prawdą jest, że Żydzi kabałę mieli swoją bajkę i katolicy mają swoją bajkę. I o czym my tu? 23 33